Witam Was na kanale Dzieciaki testują i zapraszam na film o książce Gdy smok się wprowadza ponownie, wydawnictwa Czytam. Jest to książka, która mnie urzekła, zachwyciła ilustracjami i kolorami. Jest bajecznie kolorowa, no wręcz stworzona dla przedszkolaków i porusza bardzo ważny temat. Temat, który niedawno u nas był jakże na czasie, praktycznie tak samo się działo, gdy miała przyjść na świat Oliwka, ponieważ główny bohater ma zostać starszym bratem. Zaczyna z tatą składać łóżeczko, które, jak stwierdził, jest zamkiem. Pomoże tacie zbudować zamek i wprowadzi się do niego smok. Smok się wprowadził, razem oboje szaleli, miło spędzali ze sobą czas do momentu, aż ten dzidziuś pojawił się w domu. Rodzice mu tłumaczyli, że dzidziuś lubi muzykę, dlatego ma karuzelkę nad łóżeczkiem. On postanowił wraz ze smokiem oczywiście grać na swoich instrumentach i śpiewać dzidziusiowi. No i tutaj już mamy, dzidziuś pojawia się w domu. Jest taki sam jak jego starszy brat, tylko mniejszy, zaśliniony i śmierdzący. No i ciągle płacze. Starsza siostra, najstarsza siostra zajmuje się tym maluszkiem. Widać, z dużo większym zainteresowaniem do niego podchodzi. Bardziej czule się odnosi niż ich brat. Ale w końcu postanawia, odkrywa właściwie tutaj, jak rozbawić tego swojego małego braciszka. Grają razem w kręgle. Zaczynają się też tutaj bardziej jakieś o psoty. Gdy smok strąca doniczkę, gdy siostra mówi, że smoki nie istnieją, smok rozlewa na nią sok. Dochodzimy do momentu, gdy zazdrość w chłopcu jest tak wielka i jest już tak wściekły, gdy widzi, że jego smok wprowadził się do łóżeczka dzidziusia i z tym dzidziusiem razem śpi, że nie chce więcej, żeby ten dzidziuś był w ich domu. Każe go odesłać z powrotem. Czy dojdą do porozumienia? Tego dowiecie się z lektury książki. Jest to kontynuacja, czy też część druga książki, Gdy smok się wprowadza, której nie znamy, ale po lekturze tej mam ogromną ochotę ją poznać. Kontynuacja, o właśnie wiedziałam, że tu było zaznaczone, kontynuacja nagradzanej Gdy smok się wprowadza. Jestem strasznie ciekawa, o czym jest ta pierwsza książka. I myślę, że gdy nadejdzie jakaś bliżej nieokreślona jeszcze okazja, to zaopatrzymy się także w część pierwszą, bo tak mnie wciągnęła i porwała ta książka, że muszę przeczytać też część pierwszą. Tincia zresztą też bardzo się w lekturę książki wciągnęła, no i niesamowicie jej się spodobały ilustracje. Więc na pewno też przeczytamy pierwszą i na pewno też o niej napiszemy, jak tylko się w nią zaopatrzymy. A tymczasem zapraszam Was na naszą stronę, w opisie do filmu będzie do niej link. Klikajcie tam, czytajcie, oglądajcie, subskrybujcie nasz kanał i polubcie nas na Facebooku. Ja już Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia.